Czyli też zadaje strat. Czekista, czekista, Putin. No i tutaj wracamy dzisiaj do tematu, że ojcowo przemierzamy przez Staruszkę i tak obserwujemy, co w żebraczniacach służyli tutaj w Warszawie. Żebraczniacy pierwszy dzień życia komendowanego wysła pomiędzy Bogiem. Na mróz służby na bożeństwo, za rodzinę i intencją roku życia. O 17.30 konferencja. Rozwój miłości w życiu konsekrowanym, którą poprowadził ojciec dr Jerzy Kieli i Paulin, duszpasterz parafii Matki Bożej Jasnogórskiej na Pawletówce i wykładowca teologii moralnej fundamentalnej w Wyższym Seminarium Duchownym Zakonu Paulinów w Krakowie. Będzie to również okazja do wysłuchania świadectw Szczęście w życiu zakonnym siostry Anny Dębskiej, Salezjanki oraz ojca Izaaka Busio, Franciszkanina. O godzinie 18.00 przez święta, której przewodniczył będzie Jego Ekscelencja ksiądz biskup Mirosław Milewski, biskup pomocy arcydiecezji płockiej. Oprawę liturgii mszy świętej przygotował Ursiusz z Nazaretanek pod dyrekcją siostry dr Karen Frankowskiej. Transmisja na antenie Radia Maryi Trybstwa od godziny 17.00. Zapraszamy do wspólnej modlitwy. Te aresztowania, te zatrzymania, które miały miejsce, które doprowadziły do tego, że te osoby trafiły do aresztów, do więzień, no, był momentem, w którym no, było to pewną przerwą, ale tylko i wyłącznie przerwą, a po wyjściu tych osób z aresztu wykorzystano te wpływy, wykorzystano ich wiedzę, wykorzystano ich kontakty w świecie przestępczym, ale nie tylko w świecie przestępczym, ale także właśnie w tych relacjach ze służbami specjalnymi, bo proszę pamiętać, że polska mafia w dużej mierze powstała właśnie poprzez te kontakty, które miały służby specjalne z tych środowiskach przestępczych, z wielu z polskich gangsterów, tych najbardziej znanych polskich gangsterów lat 90. było tajnym pracownikami służb specjalnych, więc to nie jest dziwne, że dzisiaj to właśnie te osoby przed prawą, osoby były wykorzystywane w różnego rodzaju operacjach. Zapowiedzi rzeczywiście się bardzo ciekawe. Spróbujemy podsumować to, co powiedzieliśmy podczas całej audycji. Po pierwsze, zespół stresu pourazowego, o którym dzisiaj dużo mówiliśmy, czyli trauma, to nie jest każda trudna sytuacja, z którą sobie nie radzimy lub gorzej sobie radzimy, tylko tu chodzi o bardzo silny stres związany z dramatyczną sytuacją, w której jesteśmy świadkami lub uczestniczyliśmy w tym wydarzeniu. I sytuacja, po której nie jesteśmy w stanie ułożyć sobie dalej życia. Tak jakby się nam rozsypuje całkowicie, nie jesteśmy w stanie pójść do przodu. Następna sprawa to to, jak możemy w takiej sytuacji postąpić. Niezbędne jest to, żebyśmy jednak sięgnęli po wsparcie medyczne w postaci leków lub psychoterapii, która w dalszym etapie jest niezbędna. I trzecia sprawa, no dobrze, a wiesz, to takie proste, jak mówisz, leki, psychoterapia. Po pierwsze, żeby dostać takie leki, trzeba iść do psychiatry. Wielu ludzi, a szczególnie z traumą, nie chce mieć jeszcze jednej traumy pod tytułem, że jestem wariatem i idę do psychiatry. A tak wielu ludzi myśli. A z kolei psycholog, to że ludzie mają stres, ludzie mają depresję, ludzie mają zakatę i może te, które bardzo przeważnie są traktowane na zachodzie, a tutaj na wschodzie nie. Tutaj ludzie są niepoważni i żebracy zwykle uprawiają rewodukstwo, gdy jesteśmy na Mazowszu. Żebracy uprawiają rewodukstwo. Niepoważni wierzy biblijnej o Panu Bogu. Nie mają nic, nie wiedzą, nic nie znają. Jasne, co. A to przecież Bóg, no to do kogo oni się modlą? Do papieża? A tu mówią, że papież Franciszek diabłem. Straszne kontrowersje same. Są kontrowersje, proszę Państwa. Buziaczki, buziaczki. Czyli widzicie Państwo, na zachodzie, jak ktoś czy zapomina, czy jakoś tak, to szybko leci do lekarza. A tutaj to już boją się do lekarza lecieć, bo myślą, że co powie, co się... Co zrobić, żeby jednak ta pomoc była bardziej dostępna? A to nieprawda. To rzeczywiście nie mam odpowiedzi na pytanie, co zrobić, żeby ktoś, kto nie może sobie pozwolić na psychologa, mógł z tej pomocy skorzystać. Zostaje mi jedynie zaproponować dostępne fundacje. No tak jak zobaczę, to się nam na wózku i walić, ale to się śmieją, nie jest to dostępne, bo przecież są sytuacje, w których nie ma zazwyczaj pójść do psychologa, to
się potrafią. Zdjęcie się na nogach, na rynku, na rynku. Jak te krowy tylko wyją tam, wdychają, ostro takie. No, pan profesor, a to są poważne sprawy. Nie możemy takiego psychologa mieć. Ale ja zawsze polecam chodzenie do kina, może mogą być tanie wtorki czy środy. W każdym kinie są takie tańsze trochę dni, kiedy są tańsze bilety. I na pewno polecam uważny dobór filmów, bo są takie filmy, które nic nie zmienią w naszym życiu, a są takie, które nam mogą pomóc żyć. I Manchester by the Sea to jest właśnie taki film. Serdecznie Państwu polecam. Jeśli go nie widzicie w repertuarze, upominajcie się w swoim kinie, w kasie, pytajcie, dzwońcie. Ten film jest dostępny w Polsce. Trzeba wywierać presję na dystrybutorach i na kinach, żeby wprowadzały go do repertuaru. Dziękuję bardzo za dzisiaj. Był ze mną jak zawsze Armen Mahakian, psycholog. Ja się nazywam Tomasz Raczek. Robiliśmy dla Państwa kinoterapię. Zapraszam wkrótce na kolejną, a za tydzień na kolejny Szczerotok, w którym moim gościem będzie Grażyna Turbicka. Widzicie Państwo, u nas najciekawsze, w radiu to kafe. Polskie Radio 24. Informacje dnia. Za 3 miesiące wrocławski sąd aresztował adwokata Rogosa N., podejrzanego o oszustwo i korupcję w sprawie dzikiej reprywatyzacji w Warszawie. Powiemy też o strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju, która według ministra rozwoju i finansów jest już gotowa. A także o brytyjskim rządzie, który wygrał w parlamencie pierwsze głosowanie w sprawie Brexitu. Katarzyna Oklińska, zapraszam. Na 3 miesiące wrocławski sąd aresztował adwokata Roberta N., podejrzanego o oszustwo i korupcję w sprawie dzikiej reprywatyzacji w Warszawie, poinformował obrońca podejrzanego. Wrocławski Sąd Rejonowy od południa rozpoznaje wnioski prokuratury o aresztowanie 4 z 5 podejrzanych w tej sprawie. Jako pierwsze postanowienie o aresztowaniu usłyszał były urzędnik warszawskiego ratusza Jakub R. Po nim sąd ogłosił postanowienie adwokatowi Robertowi N. On także został aresztowany na 3 miesiące. Zapowiada kolejne zatrzymania. Brytyjska Izba Gmin zgodziła się, by premier Teresa May negocjowała Brexit. Te negocjacje mają ruszyć do końca marca. Po wypadku Antoniego Macierewicza Platforma Obywatelska chce ograniczenia prawa polityków do uprzywilejowanej jazdy ulicami. 4 osoby tymczasowo aresztowane w związku z aferą reprywatyzacyjną w Warszawie. Wrocławski sąd zdecydował o 3 miesiącach aresztu dla byłego urzędnika stołecznego ratusza Jakuba R., jego rodziców i adwokata Roberta N. Całą 4 i jeszcze 1 osobę w poniedziałek zatrzymało Centralne Biuro Antykorupcyjne. Usłyszeli zarzuty m.in. korupcji i oszustwa. Sprawa ma związek z tzw. dziką reprywatyzacją drogiej działki w centrum Warszawy na placu Defilad. Prokurator krajowy Bogdan Święczkowski zapowiada kolejne zatrzymanie w tej sprawie. To jest ostatni moment, żeby osoby, które uczestniczyły w tej przestępczej działalności, a chciałyby skorzystać z nadzwyczajnego złagodzenia kary, czy też uniknąć nawet odpowiedzialności karnej, mają możliwość zgłoszenia się do organów prokuratury CBA czy policji i wykorzystać swoją szansę. Prokuratura prowadzi w tej chwili ponad 120 postępowań powiązanych z tą sprawą, mówi Bogdan Święczkowski. Słuchasz informacji, to KFM. Brytyjska Izba Gmin, czyli niższa izba parlamentu, poparła rządowy projekt ustawy, który upoważnia premier Theresa May do rozpoczęcia Brexitu. Prace w komisji i trzecie czytanie planowane są na przyszły tydzień. Procedura związana jest z decyzją Sądu Najwyższego, który uznał, że decyzja o Brexicie musi być skonsultowana z parlamentem. Premier Theresa May po ogłoszeniu tego wyroku zapowiedziała, że procedura parlamentarna nie opóźni rozpoczęcia negocjacji o wyjściu z Unii Europejskiej. Te według zapowiedzi rządu w Londynie oficjalnie rozpoczną się do końca marca. Rząd Niemiec wzywa obie strony konfliktu na wschodniej Ukrainie do natychmiastowego rozejmu, by udzielić pomocy humanitarnej mieszkańcom. Rzecznik Berlina Stefan Seibert potępił szczególnie użycie ciężkiej broni, której zgodnie z porozumieniami o rozejmie w ogóle nie powinno być na linii frontu. Walki w przemysłowej części miasta Avdiivka rozgorzały w niedzielę. W mieście i okolicach jest ponad 20 tysięcy osób. Temperatury sięgają minus 15 stopni Celsjusza. Obie strony konfliktu nawzajem oskarżają się o eskalację sytuacji i przyznają, że miasto zdarzenie poinformował ukraiński minister obrony generał Stefan Boltorak. W pamięci jego słów ukraiński wojskowy samolot AN-26 polskie władze bronią Donalda Trumpa przed Donaldem Tuskiem. Chodzi o list, jaki szef Rady Europejskiej wysłał do europejskich liderów. Stwierdził w nim, że deklaracje nowych amerykańskich władz
Rosja samolot transportowy odbywał loty szkoleniowe, zdołał powrócić do bazy. Na maszynie znaleziono ślad pocisku z broni strzeleckiej. Generał Szczepan Półtorak poinformował również, że załoga samolotu widziała w rejonie polskiego złoża gazowego rosyjską stację radiolokacyjną i zastosowano naprowadzanie rakiet. Na monitorium rozpoczęły się dziś manewry w Rosji. Krytycznie Tuska ocenił minister spraw zagranicznych Witold Waszczykowski. Szef polskiej dyplomacji podkreślał, że Donald Trump wygrał demokratyczne wybory i ma prawo realizować swój program. Ocena przez polityków europejskich stanu demokracji w Stanach Zjednoczonych jest potrzebna. Nie ma miejsca, nic takiego się tam nie stało, co wymagałoby tego typu wyrażania mocy. Waszczykowski nie chciał też odpowiedzieć na pytanie, czy rząd poprze kandydaturę Tuska na drugą kadencję w Brukseli, bo jak oznajmił, nie zna jego planów. Magda Paciorek, TOK FM. Platforma Obywatelska chce ograniczenia prawa polityków do przejazdu kolumną uprzywilejowaną i złoży w tej sprawie projekt ustawy. Poseł Krzysztof Brejza przypomina, że teraz z kogutem na dachu mogą jeździć wszystkie osoby zajmujące kierownicze stanowiska państwowe, łącznie do 220 VIP-ów od ministrów po wojewodów oraz ich zastępców. Taka sytuacja jest sytuacją patologiczną, kuriozalną. W naszej opinii i do tego sprowadza się ten projekt ustawy, przejazd kolumną uprzywilejowaną, czyli na tak zwanym kogucie, powinien przysługiwać tylko i wyłącznie prezesowi Rady Ministrów, prezydentowi, delegacjom. Marzy się, że brakom jeszcze i to. Zgodnie z konstytucją pełnią stanowisko.